Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Potioncraft. Jest to ostatni odcinek, jaki robię z tej gry, ale spokojnie, nie jest to ostatni odcinek, ale ostatni. Ponieważ myślę, że przydałoby się zrobić taką króciutką przerwę, jeśli chodzi o... Znaczy króciutką. Przerwę na tyle długą, aż wyjdzie jakiś większy update do tej gry, bo... Jeśli teraz uda mi się wszystko zdobyć do tej gierki i potem nagle wejdzie coś nowego i uznam to za interesujące, to może mi się nagle przestać chcieć w to grać, a wolę tego uniknąć. Tak więc na start tworzymy Kit Trinitas. Oczywiście od razu sobie zrobiłem dwie sztuki wszystkiego, co jest mi potrzebne. Utworzono Kit Trinitas, odblokowano recepturę na Rubedo. Ukończ i od razu pakujemy resztę. To było tu, to było tu, to było tu, to było tu, a to było tu. Nie? Co pokrycie? Nie to, tylko to. A nie dałem tego, ale mam? No oczywiście, że mam. To pyk, ładujemy i alo. Kit Trinitas sztuk 2. Będziemy teraz mieli. Dziękować. I sprawdźmy recepturę na Rubedo. Boziu, co to jest? Tutaj jakiś efekt, którego chyba nie znam. Chociaż... Nie, to chyba mam. Tutaj trzeba sobie odznaczyć, czy ja to mam, czekaj, pokaż mi tutaj mapę, czy ja już to mam, nie, to jest odmłodzenie, ale czy ja mam szybki? Mam szybko odrodzenie, okej. Odmłodzenie, nie odrodzenie, odmłodzenie. Czego mi brakuje, nie wiem, ale utworzę sobie już jedną sztukę. Dobra, no te tutaj to jest w miarę easy. O, tu wymaga... Nieznanego mi aspektu, to jest chyba panika albo strach. No. Nie mam bladego pojęcia, gdzie to jest, ale jedno jest pewne. Nie jest to na mapie oleistej, czyli będzie dopiero na mapie wodnej. Znaczy dopiero, po prostu znajdę to na mapie wodnej. A co za tym idzie? Za szybko tego nie zrobię. Zobaczmy, to byłbym w stanie, to też byłbym w stanie, to też, to także, a nie, czekaj, czy ja mam pożądanie na mapie oleistej, czy nie bardzo? Muszę sprawdzić, czy pożądanie czytam libido? Nie. Nie mam. Kurde, to jest kolejna rzecz, która mnie strasznie boli w Potioncrafcie, że nie mogę na przykład mieć jakiejś osobnej maszyny do mieszania ze sobą mikstur, żeby właśnie zrobić sobie na przykład drugi level tego, drugi level libido i razem to sobie wymieszę, bo te dwa mogę zrobić. To mogę zrobić na oleistej, to mogę zrobić na mapie wodnej, ale to muszę zrobić na mapie wodnej, bo na wodnej na pewno też ten efekt jest, czy tam aspekt, tylko nie mam bladego pojęcia gdzie. Ale podejrzewam, że pewnie gdzieś... nie ta mapa. Że pewnie, no gdzieś tutaj, gdzieś niżej. Gdzie jeszcze mnie po prostu nie było i nie zdążyłem tego odkryć. Ale myślę, że na razie poszedłbym gdzieś w tym kierunku. Tak w tą stronę mniej więcej. Żeby odkryć właśnie ten... Na przykład ten aromat, ten strach... Poprawdzie nie mam bladego pojęcia, gdzie jest jedno i drugie, no ale... No w dół mi będzie trochę łatwiej iść, bo mam chyba... Tak fajne... Tu mam odmłodzenie... A, to miałem sam wrzucić, dobra. Dobra, najpierw... Połóżmy się spać, zbierzmy plony z ogródka. Czy z ogródka, z drzewa. Ciężko nazwać na razie ogrodem. Okej, zwykły ziomek. Ochrona przed trucizną. Dobra, usłyszę najpierw ziomków, potem się będę martwił.
Okej, nie mam skrótu na ochronę przed trucizną, czyli trzeba ją będzie zrobić. No to wracamy na olej w takim razie. Ochrona przed trucizną jest w tym miejscu. Tak więc spróbujmy się do niej dostać. Na przykład tutaj rozmarynem. A kwiaty mi się kończą, dlatego nie mogłem tamtej podki zrobić. Teraz powój. I w dół bym na przykład wykorzystał muło grzyba, ale zobaczmy, co będzie, jak wykorzystam ten powój do maksimum. No, nie jest tak źle, nie jest tak źle. To spróbujmy z tym grzybkiem. Dobrze. Teraz tutaj troszkę. No, drugi z rozmaryn jak znalazł. Okej. W górę, w górę, w górę. I jeszcze w górę. Teraz troszeczkę poprawimy. I jeszcze w górę. Też jest trochę dziwne, że jak ja tak dolewam, dolewam, dolewam i dolewam, to to się w ogóle nie zużywa. W sensie nie spada efekt tej mikstury, no ale okej, umówmy się, takie ułatwienie gry, że tak musi być. Dobra, na razie niech jest, potem się w trakcie tej przerwy pomyślę nad nazwami tych mikstur. To niech ląduje tutaj obok. Tak więc proszę, ziomeczku, dla ciebie ochrona, nawet się mi się nie chce targować z nimi. O nie. Kurde, i potrzebny jest mi ten aromat cały. Już przyszła babeczka. Dobra, to spróbujmy się dostać najbardziej na lewo, jak jestem w stanie. Ale może spróbujmy jakoś tędy. Taki, wiecie, sposób troszeczkę nie do końca wykraczający poza moje możliwości, jeśli chodzi o składniki. Czytaj, żeby zużyć jak najmniej kryształów. Bo niestety, ale górnik no, nie pokazuje się ostatnio. No, wykorzystajmy wir. Przesuńmy się. Kolejny wir. Ciekawe, gdzie mnie przeniesie. Ale nie wiem, czy bym to teraz chciał sprawdzać. Dobra, wykorzystajmy powój, tak. No, jeszcze raz. A, albo nie. Albo najpierw lodowoc, a potem powój. Lodowoc dotąd. I teraz powój. Nie, powój za bardzo. Wodoliść też nie bardzo. Tego mam niewiele. Dobra, to wykorzystajmy grzybnie. Dotąd, teraz cisnąć w dół, tu myślę, że terarią. I tak do wiru dojdźmy. Oj, może lepiej troszeczkę rozcieńczmy. Dobra, pod co nic będzie. Już tutaj jest jakiś aspekt. Pytanie, czy to jest aspekt, który by mnie interesował. Dobra, taktyczny zapis. Gdzie mnie przeniesie ten wir? Sprawdźmy. No, totalnie nie w miejsce, które bym teraz chciał zwiedzać. Tak więc tu jeszcze jest jakiś wir. Że to jest problem z tymi wirami, że nigdy nie wiadomo, gdzie one cię prowadzą. No, to jest troszeczkę ryzykowne. To jeszcze bardziej. Dobra, spróbujmy wrzucić to czy to. Może to tak po prostu. Dobra, może nie. Nie zużywajmy kryształów. To, czego mam dużo, to wykorzystajmy. Nie, do tego masz lecieć. O, to możemy zmielić. Dotąd, teraz po kancie w dół. To rozmaryn będzie najlepszy? Nie, wrzos lekarski będzie najlepszy, ale pytanie, jak daleko to leci, więc na razie
O. Dobrze. No, teraz wrzos będzie troszeczkę głupi, ale za to rozmart będzie jak znalazł. Więc tak, dotąd go wykorzystajmy. Znowu użyjemy terrarii. Dobrze, kolejny wir, kolejny zapis w takim razie. Zobaczmy, gdzie mnie ten wir zaprowadzi. No, nie do końca tam, gdzie chciałbym się teraz znaleźć. Dobrze, więc wczytajmy zapis w takim razie. No i lecimy dalej w takim bądź razie. Kurde, powtarzam się trochę, zauważyłem. Okej, tutaj coś mamy. Czy to będzie mikstura właśnie aromatu? Ta, która tak bardzo by mi się teraz przydała? Oby. Tak, dotąd i grzyb... Gdzie jest ta grzybnia? Tutaj... Nie, wykorzystajmy lodowoc. Mam go troszkę więcej. Okej, koniec mapy nam się jawi. Póki co. Okej, podka to przeżyje. Świetnie. Dobra, czy ja tam gdzieś potrzebuję aromatu w tych legendarnych recepturach? Tutaj chyba nie. Tutaj... Chyba też nie, bo nie mam do tego pojęcia w sumie, jaki jest na aromat, wiecie, ten symbol, więc ciężko mi stwierdzić, czy go potrzebuję, czy mam tam coś, czy nie. Dobra, wróćmy troszeczkę tę podkę. Dobra, myślę, że wystarczy. Kurde, nie mam... A nie, mam przecież, co idzie tak stricte w górę. Tutaj. Okej, i teraz tylko odrobinkę obrócić. I jest trzeci level. I jest aromat! Level trzeci. Czy ja chcę to zapisywać? No, w sumie nie zużywa to aż tylu składników. Ale tego druidzkiego rozmarynu nie mam za dużo. No ale dobra, zapiszmy, damy taki perfum, bo to aromacik. Dla pani, proszę. 408, no chyba sobie jaja robisz. Który może wezwać na pomoc krople kwasu. A nie łatwiej powiedzieć, który potrafi strzelać kulami kwasu? Dobrze, inspiracja i strach jeszcze musimy znaleźć w tym materiale. Znaczy, Jezus Maria, w tym materiale. W tym rozdziale, o to mi chodziło. Okej, składniki w takim bądź razie. W dół. Musimy zejść jeszcze niżej, no to wykorzystajmy te mchomory. Tam się dobrze kojarzę, to chyba około 8 ich wykorzystywałem do tego. Przyspieszamy. Lecimy dalej. Ponawiamy operację. Lecimy. Dobrze. Co teraz? Może tą tęczapkę? Nie, kurde, to jest taki problem tej tęczapki, że ona nie idzie tak fajnie w dół, tylko tak dookoła ciągle. Idzie w górę. Ale właśnie, patrzcie, pąk grozy. Grozy, czyli strachu. I to idzie w górę. Czyli strach musi być gdzieś po kancie w górę. Czyli gdzieś w kierunku eksplozji będzie strach. Jajajaj, no nie mam to nic fajnego, no. Dobra, wykorzystajmy nie rozmaryn, tylko to jest jak? Wrzos lekarski chyba? Tak jest. Hop,
siup. Zobaczmy. No, nie tak źle, nie tak źle. Troszeczkę zmielić. No i cykl level 3. Osłony przed kwasem. Zapisujemy recepturę, lecimy. Teraz obie te receptury tutaj przenosimy. Aromat, myślę, możemy dać tutaj na górę. Odór mam zapisany? Widzę, że nie. No to damy aromat tutaj, a na górze damy odór. To niech będzie tak. Dla pana. Bier pan i spadaj. Łatwiej wszystko nieść. No to chłopie. Trzymaj bic Herkulesa i spieprzaj. Nawet już nie ma tekstów za jakieś questy. Grzyb pożądania. To weźmy. To też, to też, to też. Tego aż tak nie potrzebuję. Sukni tym bardziej. Dobra, oczywiście zapis przed targowaniem, żeby było jak najlepsze oczywiście. Nie no, nie wierzę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurwa, która tu już jest próba? Szósta? Ja te moje jebane świeżbiące paluszki. No, wreszcie. Dobrze, pogadane, dziękuję. Nie ma dziurki od klucza. Jak możesz otworzyć? Możesz ten zamek na przykład rozpuścić. Do jednego rodzaju składnika. A zobaczmy, czy udałoby się to wykonać. Na pewno nie tym. Tym też nie. Jest ten, tu jest grzyb pożądania. Ale nie, nie, no nie ma bata. Nie da się zrobić tej mikstury z jednego składnika. No tu idzie grubina, on idzie tak idealnie na wschód. Ty, no chyba, żebym wykorzystał to. To jest jakaś opcja. Się pobawić tymi, no ale kurde, no ale nie, no musimy to z rubinu wtedy wykorzystać, czy wykorzystać, zrobić, no tego, to, znaczy tego, to mi się nie bardzo uśmiecha, tak więc panie, bier pan, co? Jak? Czytaj między wierszami, a się dowiesz. No chcę powiększenie. Okej, okay, to już jestem w stanie jakimś stopniu zmajstrować z jednego składnika. No na pewno nie z żaroziela. No ta lawokorzeń byłby spoko, no ale nie mam go za dużo. Spróbujmy z tej papryczki zrobić tę miksturkę. Oczywiście przyspieszając, żeby nie tracić za bardzo czasu. To myślę, może się udać. Do maksimum, do maksimum. Dobrze.
Trzeba to zużyć ile się da i wykorzystać kolejną. Teraz tutaj. Jeszcze podgrzewamy, jeszcze podgrzewamy i lecimy. I jeszcze jedna papryczka. Tak dotąd. No trochę się z nich wykosztuje, no ale... Może gościu będzie tego wart, kto wie. Cofnijmy to nieco. Dobrze, oczywiście jedziemy do maksimum. No się nie popisałem troszkę. Spróbujmy z kolejną papryką. Tylko jeszcze musimy solą pustki co nieco tutaj ścieżki usunąć, co nieco, czyli całą. Sól nie powinna być traktowana jako osobny składnik, więc powinno być w porządku. No, troszkę powtórek nie będzie tutaj czekało. O Boże, Jezu, miałem to już zmielone trochę. Dobra, wrzuć ile jest. Rozpuszczaj. Znaczy Jezus Maria, rozpuszczaj. Nie rozpuszczaj, tylko rozcieńczaj. O, i to powinno załatwić sprawę. Dobrze. Rozcieńczamy jeszcze. No i pięknie. Ale 10 papryk nie to kosztowało. Czyli mówiąc krótko, goście totalnie nie był tego warty. Jeśli chodzi na przykład o cenę. No, 11 w sumie, żeby jeszcze zrobić tę końcówkę. No, 2000. Okej. Okay. Bynajmniej wynagrodził mi to w odpowiednim stopniu. A ja go jeszcze troszeczkę wydoję o kolejnego tysiaczka. Potrzebuję mikstury, rzucić obserwę. Jeden efekt mi nie wystarczy, zapłacę ekstra za dodatkowe i zapłacę za mikstury uważam z jednego rodzaju składnika. To się zdecyduj, albo jeden efekt, albo wiele efektów, albo jeden składnik. Tego się nie da zbyt często połączyć, koleżanko. O, pod co to? Ciekawe. Szybkie statystyki dla was. Prawie 100 tysięcy mam stargowania. Zysku. Dobra, no myślę, że dałoby się w miarę... Nie, dałoby się? Nie, na tej mapie na pewno by się nie dało. A czy z wody by się dało? No, też nie bardzo. Dobra, to zrobimy jej po prostu eksplozję, trzymaj i bierz co masz. Dzięki temu będzie szybciej biegł, kręci chwast, zapłacę jeśli będzie to główny składnik mikstury. I za najlepszą miksturę. No dobra, kręci chwasta chyba trochę mam. Było to? Tak jest, 56. I kręci chwast powinien mi chyba móc umożliwić, z dwóch takich kręci chwastów powinien być w stanie zrobić od razu najlepszą taką miksturkę właśnie na szybkość, bo tu chodzi o właśnie prędkość. No tylko troszkę to ryzykowne będzie. Ale okej, spróbujmy tak troszeczkę zmienić. Wrzućmy. Dobra. Nie, to się nie uda. Musimy troszeczkę to poprawić. Ok, wrzućmy jeden zwykły chwast. O, i to już powinno być w porządku. Tak, dotąd, cyk. I lecimy. Tyk. Proszę, z samych chwastów jej to zrobiłem. Ale jakby moje pytanie, skąd jakaś losowa wieśniara
bo nie oszukujmy się, to jest zwykła wieśniara, czytaj wieśniaczka, wie... Może to akurat nie, ale zdarzają się ludzie, którzy mówią, że no ten taki składnik jest do dupy. On na pewno zepsuje miksturę. Nie chcę go w miksturze. A skąd oni wiedzą, co takiego ten składnik może zrobić, skoro oni są zwykłymi wojownikami albo wieśniakami i nie mają kompletnie pojęcia o tym, co dane składniki de facto robią. To od razu nie chciał mi się czytać tego, co nagadała. Ale dobrze. To mi się wydaje, żeby to będzie inspiracja. A co to będzie? Nie mam bladego pojęcia. Ale trzeba mi tego szukać na mapie wodnej, więc spróbujmy to zlokalizować. Jak będzie trzeba, to nawet z użyciem kryształów. Mam trochę powojów, to wykorzystajmy je. Ale może najpierw użyjmy jeszcze lodowocu. Do końca. Lodowoc, powój, kolejny powój do zmielenia. Nie w 100% oczywiście. Teraz użyjemy zimnoliścia. I kryształu. Ach, ten słodki odgłos. W sumie ciekawe, czy jakbym dorzucił sól pustki do kryształu, to czy on wtedy powoli mu znika ta ścieżka, którą on mnie przeniesie, czy całe by to znikło? Powinna raczej powoli schodzić, nie? Jak to wie. Dobra, spróbujmy teraz troszeczkę iść w górę. No dobra, no kryształ idzie idealnie w górę, to idzie trochę tak. Grzybnia nie, ale powój kolejny będzie jak znalazł. To nie bardzo, ale tu już mogę wykorzystać na przykład czarokwiat, żeby troszeczkę to popchać w górę. Okej, mamy jakiś wir. Dobra, ryzyk fizyk, zobaczmy, gdzie mnie ten wir zaprowadzi. Mamy tutaj jakiś kolejny aspekcik. O, nie w takie złe miejsce nawet. Dobrze, wykorzystajmy... Może kręci chwasta. Ale tak. Zakładam, że tu będzie skurczenie. Skoro po drugiej stronie mapy jest powiększenie, to tu pewnie będzie skurczenie. Czy ja potrzebuję skurczenia? Słoneczna sól potrzebuje jednego powiększenia. A rubedo... Rubedo nie potrzebuje w ogóle skurczenia, tak więc... oczywiście robimy zapis. Czy to jest skurczenie? Oczywiście. Tak, wczytujemy zapis. Omijamy to szerokim łukiem. I lecimy jeszcze wyżej. Może po kolejne efekty. Kto wie. O, coś tu mamy. Pirokwiat, kryształ, wiatrokwiat. Nie, kręci chwast. Kręci chwast będzie idealny. Dobra, nie mam bladego pojęcia, co to jest, tak więc. No, tak tego nie zrobię, ale teraz zahaczę. Teraz zapis. Zobaczmy, cóż to jest. Szczęście! Okej. Szczęścia potrzebowałem, prawda? Tak, i to akurat jedną sztukę. Znaczy jedną sztukę, ten punkcik aspektu, nazwijmy to tak. Do soli, a do rubedo nie potrzebuję. Czyli dobrze, to możemy już sobie zachować w takim razie. Pytanie, czy ja chcę iść bardziej w górę, czy bardziej w dół? Jak pójdę bardziej w górę, to będę szedł bliżej strachu. Ale jakbym miał zrobić tę miksturę, no to wolałbym to już zahaczyć o te lepsze rzeczy. O, dobrze. W takim razie wracamy niżej. Moim kochanym mułogrzybem i terarią. Od razu sprawdzimy, gdzie mnie ten wir zaprowadzi. No. Zajebiście. Na szczęście zapisałem sobie
przed stworzeniem mikstury, tak więc aż tak się nie muszę o to martwić. Przewińmy się troszeczkę w tym kierunku. I dla bezpieczeństwa może najpierw użyję terrarii, a dopiero później mu ogrzyba, choć nie bardzo wiem, czy on aż tak mi wjechał na te kościste pole. Bo w sumie to nie powinien aż tak na nie wjechać. Nie uda się mikstura, co nie? Oczywiście. Ajajaj. Dobra, kolejne podejście. Dobra, jeszcze raz. Znaczy, dobra, okej, rozumiem, że wjechał, ale czemu to aż tak mikstury zepsuło? Nie powinno. Dobra, ale stąd terraria powinna dać radę. No, na spokojnie. O, i mułogrzeb te, i mułogrzeb tym bardziej. Niczego tu nie popsuje. Dobra, gdzie mnie zaprowadzisz, wirze? Wyżej? Nie, prowadzi mnie niżej, czyli dokładnie tam, gdzie bym chciał dojść. Kolejny wir. Troszkę ryzyko, no ale spróbujmy. Zapis oczywiście. Jeśli polecimy wyżej niż chcę, no to go wczytamy. Nie, też lecę niżej. Bardzo ładnie. Bo tutaj coś mamy. Tu jest aromat. Tu jest skurczenie. Co może być tu? Dobre pytanie. Ale ja na razie bym chciał iść jeszcze niżej. Wieczna paproć. No, wrzos lekarski będzie jak najlepszy jak na razie. Tutaj mamy kolejny wir. Ale ponieważ nie mam bladego pojęcia, gdzie mnie zaprowadzi, a nie chcę dłużej tracić czasu na testowanie tych wszystkich wirów, to nie zamierzam tego zapisywać. Już powoli kończy mi się mapa. Dobra. Przetestujmy ten wir w takim razie, ale nie będę szedł do końca, w razie gdyby mnie gdzieś w górę wyciągnął. O, bardzo ładny wir. Bardzo, bardzo ładny wir. Dobra, gdzieś tutaj byłem wcześniej. A, dokładnie tutaj byłem wcześniej. To nie bardzo. No, paproć nawet byłaby spoko. Dojść tak w to miejsce, to nie bardzo. O, może trufla. Trufle po raz pierwszy wykorzystać. Spróbujmy tak dotąd. Przejedziemy dookoła. Przejedziemy, czy tam przepłyniemy właściwie, a nie przejedziemy. Jedziemy tu, jedziemy tu. Odkrywamy coraz większe... Nie wiem, czemu chciałem powiedzieć meandry. Ale mi słowo nie pasowało, no ale... Okej. Okej, cierniaczek w takim razie. Na maksimum. No, banan trochę za bardzo schodzi, ale od czego jest magmowa morelka? Ale odkryjmy sobie nawet więcej mapy. No, morelka już tak nie bardzo. Morelka mnie ściągnie nie tam, gdzie bym chciał, więc użyjmy smrodownika. Albo kolejnego cierniaka. Będzie nawet jeszcze lepszy, ale smrodownik już zmielony to sobie zostawię. To go wykorzystamy za momencik. Kolejny aspekt, ale definitywnie raczej nie jest to coś, co bym chciał teraz mieć. Dobra, mam tutaj dwa aspekty. Czy ja mam jakiś kryształ, który umożliwi mi przejście tak? No, niestety, ale nie. Według rodzaju... Kryształy są na dole. Czy nie, to jest według ilości. To jest rodzaj? Według nazwy, według rodzaju. I kryształy są na górze. Zobaczmy. Mam kryształ, który mnie prowadzi po kancie. Mam piryt. Mam tajemny kryształ, chmurowy kryształ i lodowy kryształ. No, ten ziemisty piryt może być nawet dobry. Oczywiście pod warunkiem, że to jest mi, że to jest aspekt, który mnie w tym momencie interesuje. A jak mówiłem, nie mam bladego pojęcia, co się tu znajduje.
bo nie eksplorowałem tej części. Mapy. Dobrze, rozcięćmy troszkę. Dobra, i teraz tak, najpierw do maksimum to obrócić. Też czekaj. Dobra, nie. Nie mogę się... Muszę zrobić zapis. Co my tu mamy? Odmłodzenie! Pięknie! A odmłodzenia potrzebowałem też tylko jedno. Przecudownie. Przecudownie. No dobrze, to teraz pobawmy się troszeczkę krwistymi rubinami. I spróbujmy się stąd wydostać. Pytanie tylko brzmi jak. Albo nie marnujmy kryształów i pójdźmy troszkę dalej. Okej, to się widzę powoli obraca do poziomu domyślnego. Tu się przedostańmy. Dobra, smrodownik niech będzie. Do maksimum. Troszkę tutaj. Kolejny aspekt. Ale my lecimy dalej. O, nawet że się ładnie obróciło. Dobrze. Ten wir nie wiem, gdzie mnie zaprowadzi. I nie wiem, czy bym chciał się przekonywać. Dobra, spróbujmy. Mam dużo chmurowych kryształów. Plus i tak na bank nie będę jej miksury zapisywał, więc... Przetestujmy, gdzie mnie zaprowadzisz, wirze. No okej, okay, powiedzmy, że to się w miarę udało. O, papryczkę mogę wykorzystać, żeby dojść do tego wiru. Jezu, ale było cholernie blisko, żebym tą miksturę zepsuł. Jak pięknie! Jak pięknie! Dziękuję! I to bardzo. Coraz bardziej do przodu. Teraz w tym kierunku. Jeszcze tyćkę. Przecudownie. Pyk. No kurde, już tak idziemy po to światło, no to idźmy po nie. Chociaż właśnie, czy nie byłoby lepiej iść tamtędy? Rozcieńczmy to jeszcze. Już tak do końca. Jedno. Drugie. Teraz grzyb pożądania. No nie, tutaj. Od razu dzwonek do kotła. Gotujemy troszkę, przyspieszając podróż. No, prawie że na środku jesteśmy. I dobrze, i teraz terraria, myślę, załatwi sprawę. Tak więc powolutku ją sobie przesuńmy. Ją, czyli miksturkę. Test, czy nie pomyliłem? Nie, chodziło o światło. Dobrze, w takim razie pyk. Mikstura ukończona. Zapisywać tego nie zamierzam. W takim bądź razie mikstura ze szczęściem stworzona. I to było... Oj, proszę, i szczęście było z 9 rozdziału. Okej, w takim razie tutaj mam co, już 40 minut odcinka, czyli no, niestety, ale będę musiał już ten odcinek
zakończyć. Nie uda mi się niestety znaleźć tego aspektu, który, jak już mówiłem, myślę, że będzie inspiracją. Ale na to jeszcze przyjdzie czas oraz pora. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Odkryłem sobie bynajmniej troszeczkę mapy. A co zatem idzie, przybliżyłem się co nieco do słonecznej soli. Tak więc ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Potioncraft, choć raczej troszeczkę na niego będziecie musieli jeszcze poczekać. Do usłyszenia.